Pomruki Prackiego. Zapraszam. Depresja. To jest to, o czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, czyli depresja, negatywne emocje, czyli takie, które są dla mnie dyskomfortowe, jakieś takie smuteczki, spadek poziomu dobrego nastroju. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i chciałbym, żebyśmy bazowali na tym, co wy powiecie, na waszych wypowiedziach. Dzwońcie, serdecznie zapraszam. Rozmawiamy o depresji, negatywnych, niewspierających nas emocjach, spadkach nastroju, jak my to odczuwamy, jak wy to odczuwacie. Może ktoś zmagał się z depresją, może ktoś pozbył się depresji. To są rzeczy, myślę, na tyle istotne, że każdy albo miał z tym styczność osobiście, albo ktoś ze znajomych, albo ktoś z najbliższych, więc warto sobie na ten temat porozmawiać. No tak, chyba będziemy unikać bełkotu medycznego, bo to mówi się o tym, że są różne typy depresji, one się bardzo mądrze nazywają. Ogólnie rzecz biorąc, depresja to jest dopiero wtedy, jeżeli powyżej 2 tygodni mamy objawy takiego smutku, braku zainteresowania życiem, rezygnacji ze swoich zainteresowań typu hobby, taka apatia, nie chce się nic robić. Powyżej 2 tygodni nazywa się to depresją. A jeżeli to trwa powyżej 2 lat, to ta depresja też ma swoją jakąś tam nazwę specjalną. Jeżeli występuje na przemian faza takiego zjazdu z fazą nadmiernie energicznego zachowania, zresztą destrukcyjnego, to też ma nazwę, ale to te nazwy chyba są najmniej istotne i nawet chyba nie ma co zastanawiać się nad tym, czy to, co się ze mną dzieje, to jest pełnoprawna depresja, czy nie, no bo najistotniejsze jest to, że czuję dyskomfort, dzieje się w moim życiu coś, co mi się nie podoba, mój stan mi się nie podoba i już, i co z tym zrobić, w ten sposób bym chciał podejść do sprawy. No tak, więc co, podzielicie się swoimi doświadczeniami? Nieraz warto się pożalić. Ogólnie rzecz biorąc, skupianie się na rzeczach negatywnych nie ma większego sensu, ale po co o tym rozmawiamy? Choćby po to, żebyśmy się zorientowali, że nie zwariowaliśmy i nie jesteśmy sami. Że to nie jest tak, że tylko ja tak reaguję na przykład, bo nieraz tak jest, że człowiek myśli, no czuję się w ten sposób, w zasadzie mam wszystko, czego potrzebuję do szczęścia, bo powiedzmy, że świetny związek, dobra praca, warunki mieszkaniowe, a nie chce mi się żyć. No to chyba jestem stuknięty mocno, albo zaczynam mieć poczucie winy, że no jak to jest możliwe, to są ludzie, którzy nie mają prawie nic, i są uśmiechnięci i szczęśliwi, a ja jestem jakimś takim dziwnym elementem, że tak reaguję. No i dzięki temu, że będziemy sobie tutaj tak rozmawiać w ten sposób, to myślę, że przede wszystkim zorientujemy się, że nie jesteśmy sami i że nie jesteśmy nienormalni. Moja teza nawet jest taka, że obserwując to wszystko, co się dzieje dookoła, no a dzieją się również rzeczy złe, również rzeczy dołujące. Przydarzają nam się rzeczy przykre i gdybyśmy reagowali na to w ten sposób, żeby po nas by to wszystko spływało i bez specjalnego przygotowania czy technik byłoby nam po prostu świetnie, to może to by świadczyło o patologii. Jeżeli człowiek jest niewrażliwy całkowicie na ból, to nie jest człowiek zdrowy. Jeśli człowiek nie reaguje na smutne sytuacje tym, że robi mu się smutno, odczuwa smutek, to chyba to jest patologia. A jeśli nam nieraz jest smutno w związku z czymś, co jest smutne, czy przydarza się nieszczęście i my mamy poczucie nieszczęścia przez jakiś czas, to chyba to jest bardziej normalne niż bycie taką kaczką, po której wszystko spływa.
Po kolei, proszę Państwa, dzwońcie po kolei, nie wszyscy naraz. Lucyna pisze, nie wiem jak u Was, ale ja ciężko przechodzę czas od listopada, kiedy to brak słońca, dołuje mnie. Czapa chmur, krótki dzień, chce się uciec do ciepłych krajów. No i na to też medycyna ma, na tę depresję ma specjalną nazwę, zdaje się, że to się nazywa depresja sezonowa. No i właśnie, jak z taką sezonową depresją sobie radzić? No bo przecież co roku mamy jesień i to co, co roku mamy odczuwać taki spadek nastroju? Ile życia tracimy przez to? Macie jakieś wyjście na tę okoliczność? Może tak. Niezależnie od tego, z jakiego powodu odczuwamy dyskomfort, który przeszkadza nam w życiu, to warto po prostu ustalić sobie, po pierwsze, co to za dyskomfort? Co mi się w moim życiu nie podoba? To jest pierwszy krok, do którego zachęcam. Niezależnie od tego, czy to jest depresja uznana przez pana doktora, lekarza medycyny za depresję i proponuje nam na przykład jakieś środki, czy nie, czy wszyscy dookoła twierdzą, nie możesz mieć depresji i lekarz mówi, nie masz depresji, no a mi jest źle, no to co mi się w moim życiu nie podoba, dlaczego jest mi źle? Inna sprawa, że są takie zjazdy nastroju, co do których nie znamy powodu, ale o tym może dzisiaj nie będziemy rozmawiać, mam nadzieję, że nie ostatni raz poruszamy ten temat, no ale powiedzmy, co mi się nie podoba w moim życiu? Bierzemy po prostu kartkę i piszemy, co nie podoba mi się w moim życiu. Można nawet sobie, jeżeli ktoś ma problem z ustaleniem tego, można sobie wypisać dziedziny swojego życia. Co składa się na moje życie, czyli na przykład rodzina, dzieci, przyjaźnie, praca zawodowa, mieszkanie, w sensie warunki mieszkaniowe, co tam jeszcze, kariera, rozwój osobisty, zdrowie, dziedziny życia. I co mi się nie podoba i w której dziedzinie życia? Bierzemy na tapet pierwszą dziedzinę życia. Rodzina. Czy mam zastrzeżenia do tej dziedziny mojego życia? Jeżeli tak, to co mi się tu nie podoba? I zapisujemy sobie. To mi się nie podoba w moim życiu. Następna dziedzina, zdrowie. Co mi przeszkadza w stanie mojego zdrowia? Piszemy. No i mamy już mniej więcej powody, dla których czujemy się nie tak, jakbyśmy chcieli. I teraz znowu po kolei bierzemy te dziedziny, te, w których czujemy, że coś jest nie tak i zadajemy sobie pytanie, a jak to ma wyglądać? Jak to ma być w ideale? Jak to ma się zadziać, żebym ja się czuł dobrze? Żebym nie miał żadnych zastrzeżeń do tej dziedziny? No i to jest określona praca, to jest określony wysiłek, bo już mówię, trzeba wziąć kartkę, długopis, trzeba usiąść, wyciszyć się, napisać, no i teraz biorę pierwszą dziedzinę, co do której mam zastrzeżenia i zastanawiam się, jak to ma wyglądać. I znowu, jeżeli mamy problem z wyobrażeniem sobie tego albo z ustaleniem, to po pierwsze zastosujmy inwersję. Czyli nie podoba mi się w warunkach mieszkaniowych to, że mam za małe mieszkanie. Inwersja, czyli odwrócenie kota ogonem. Małe mieszkanie, to co mi się będzie podobać? Odwrotność. Duże mieszkanie. I od tego mogę wystartować. A jak duże mieszkanie? A jak ono ma wyglądać, to mieszkanie? Ile ma mieć pokoi? Ile ma mieć sypialni? I piszemy, 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 piszemy. Kim pisze? To jest listopadzica. Przychodzi co roku. Poddaję się jej na jakiś czas, bo wiem, że przeminie. Tak jak pory roku, od kiedy dałam sobie prawo do tego, żeby o tej porze roku czuć się słabo i źle. Myślę, że takie pogodzenie się też może być skuteczne. Więc kontynuuję. O
opisuję, jak ma wyglądać ta dziedzina. Na zasadzie zaczynam od inwersji. Czy powiedzmy, nie podoba mi się tak do końca związek. Co mi się w tym związku nie podoba? No, to, to, to i to. Odwrotność tego, na przykład to, że tam upierdliwy mąż, leniwe dzieci, a to jest rodzina, związek, no te, tego typu. No więc odwrotnością będzie co? Pracowity, energiczny facet, tak? I dalej, a jak i uszczegóławiamy? Podczas uszczegóławiania nawet jeszcze można sobie rozdrobnić, podzielić tę dziedzinę na co widzę, co słyszę i co czuję pozostałymi zmysłami, czyli dotykiem, węchem, smakiem. Dom ten na przykład, jak ma wyglądać? Jak ma wyglądać? Jak wchodzę do tego domu, wyobrażam sobie, że wchodzę do tego domu, to co słyszę dodatkowo? Co czuję? Jakie tam kadzidełka sobie pachną albo różne aromaty? A jak siadam w fotelu, w tym moim wymarzonym domu, w wymarzonym fotelu, to staram się poczuć, czy na przykład nie podoba mi się moja praca, bo na przykład wymaga za dużo wysiłku za zbyt małe pieniądze. Odwrotność. A jak ma to wyglądać? Mniej wysiłku, więcej pieniędzy. Ile wysiłku? 3 razy w tygodniu. Po 3 godziny. Ok. Za jakie pieniądze? Taką i taką sumę. Piszemy. I teraz wyobrażam sobie idealną moją pracę. Co ja widzę, co słyszę, co czuję. Może nie wiem, jaka to ma być dokładnie praca. Znaczy nie wiem, co to ma być na przykład za praca. Wiem, że ta mi się nie podoba. A jeszcze nie wiem, co to ma być za praca. Ale wiem, czego ja od niej chcę. Żeby się fajnie czuć. Żeby właśnie tyle i tyle pracować. Wracać wypoczętym. I tworzę sobie obraz mojego życia. Czy na przykład czuję się dyskomfortowo, bo jestem wręcz w depresji, bo jestem niezadowolony z siebie. Bo na przykład zamiast schudnąć 2 kilo mi przybyło masy erotycznej i jestem w dołku. No to odwrotność. Chcę tak i tak wyglądać, żeby być szczęśliwym, tyle i tyle ważyć. I w tej chwili, na tym etapie jeszcze tak możemy robić, bo potem porozmawiamy sobie za następnym razem o tym, że uzależnianie swojego szczęścia od czegoś, co się stanie, nie jest do końca fajne, ale na tym narzędziu, które teraz opisuję, będziemy bazować, żeby właśnie zrezygnować z uzależniania, ale póki co robimy sobie to narzędzie. Przygotowujemy sobie warsztat. Opisuję. I w zasadzie potem mogę, albo nawet poruszę to zagadnienie teraz, mogę stworzyć sobie opis mojego idealnego życia, używając tych różnych modalności, tych różnych dziedzin. I tworzę to tak, żeby wejść w ten stan i poczuć, co ja czuję, będąc w tym stanie. Jak ja się czuję. I dzięki temu nie uzależniam mojego szczęścia i dobrego samopoczucia od tego, czy to się stanie, tylko ja wchodząc w ten stan, który sobie opisałem te warunki, to się nazywa slajd docelowy, o czym jeszcze może będziemy mówić kiedyś. Wchodząc w ten stan docelowy, czyli w stan efektu końcowego, ja już mam to poczucie. Czyli już moja energia zaczyna być emitowana na tych wibracjach, na których trzeba. Dochodzi do rezonansu, rzeczywistość zaczyna działać jak zwierciadło i zaczynamy mieć rzeczywiste powody, żeby rzeczywiście tę energię taką odczuwać. To jest znowu zagadnienie, które poruszymy. Ale właśnie, czysto technicznie, rozpiszmy to sobie. Czyli co mi się nie podoba w określonych dziedzinach i jak te dziedziny mają wyglądać. Pierwsze narzędzie, które warto sobie zrobić, którego warto użyć. Jolanto, ty pytasz, czy możesz drętnąć. Spójrz na ekran. Masz do dyspozycji moją prośbę usilną. Wypowiedz się, numer telefonu podaj na ekranie. Masz podany numer telefonu na ekranie. Ja
bardzo proszę nawet paszczowo, żeby się wypowiadać. A ty się pytasz, czy możesz drynąć? Dryndaj, Jolanto. Czekam. Także mamy ogarnięte pierwsze narzędzie, które pozwoli, na bazie którego możemy poruszać się dalej. Ale zobaczcie, to nam pozwala zatrzymać się, zamiast cały czas narzekać, grzebać się, babrać w tych negatywnych emocjach. Stop. Co się dzieje w moim życiu? A jakie ono ma być? Zaczynamy się zastanawiać, czego ja w ogóle chcę. Zaczynamy odbijać się od tego, od tej sytuacji, od tego, powiedzmy, dna albo okolicy dna. To jest wysiłek, na który jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Dzwoni, Olka, dzwoni. O. Halo, halo? Cześć, Marcinku. Cześć. Nie chciałam ci się tak tutaj wtryniać, natomiast no weszłam tutaj na tą audycję. Od razu powiem, że my się z Marcinem znamy kupę lat, to nie było ustawione, że ja dzisiaj dzwonię. I jestem po warsztatach, gdzie było też na temat depresji i ja pracuję w gabinecie i między innymi pracuję metodami Marcina. Nie chcę zdradzać za dużo z jego warsztatów, bo to jest jakby jego. Natomiast mogę powiedzieć jeszcze w swoich metodach, bo co chwilę mam kogoś, kto gdzieś tam się znajduje i przede wszystkim w metodzie sama z sobą, co ja stosuję i co mi pomaga. Pierwsza podstawowa rzecz to jest nie dopuścić do tej depresji. Czyli jeżeli widzimy taki moment, że zaczyna się z nami coś dziać, to natychmiast należy działać. Nie wiem, czy się Marcin ze mną zgodzi, ale przypuszczam, że tak. Tak? Przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że tak. Więc Marcin kiedyś nagrał taką audycję dawno, dawno temu, to chyba było z 4 lata temu, to były 3 kroki do jakby pozytywnego rozpoczęcia dnia. I powiedzmy, że ja to rozbudowałam i powiedzmy, że moje te kroki do rozpoczęcia tego dobrego dnia trwają 10 minut. I ja przez 10 minut z zegarkiem w ręku siedzę i staram się znaleźć wszystkie pozytywy tego dnia. I robię to nawet na taki sztuczny sposób, czyli wchodzę w jakiś stan zadowolenia i szczęścia, żeby nie było. To nie jest rzecz, która przychodzi natychmiast i to jest rzecz, której się trzeba nauczyć. Czyli nie jest to tak, że z automatu sobie siądziemy, nie mając pewnych technik, jakichś samych ze sobą wypracowanych, żebyśmy umieli wejść w taki stan. Natomiast jak czasami mi się nie chce, albo czasami sobie tego nie zrobię, no to bywa w dniu różnie. Proponuję, Marcin, żebyś jednak potem przypomniał te swoje, nie wiem czy pamiętasz, bo ty tyle nagrań robiłeś, co należy zrobić, żeby ten dobry dzień rozpocząć. To jest dla mnie podstawa. Marcin tam mówił w tym nagraniu, że jeszcze leżąc, ja może niekoniecznie jeszcze leżąc, ale to zaczynam. Jak zaczyna mnie dopadać zwątpienie, dlaczego ja się nie chcę rano ruszyć, dlaczego mi się czegoś nie chce, to z automatu przekierowuję swoje myślenie na to, co ja chcę, a nie na to, czego ja nie chcę. Więc to jest jakby taka pierwsza rzecz, która dla mnie jest dosyć taka fundamentalna. Mogę zrozumieć, że są ludzie, którzy tego nie potrafią zrobić, to proponuję we wdzięczność. Ja wiem, że to jest takie oklepane, ale to naprawdę pomaga, jeżeli chodzi o takie początki. Ja to jeszcze, słuchajcie, koreluję z muzyką. Czyli sobie zrobiłam kotwicę i jak mam jakąś fajną piosenkę, to tak ją męczę do momentu, kiedy mi się nie znudzi i znajduję sobie coś innego, co znowu wprowadza mnie w ten stan. Druga rzecz to jest taka uważność w ciągu dnia i zauważanie różnych drobiazgów. Pewnie Marcin też o tym mówił, ale to, że piję super kawę, to, że mam naprawdę smaczną na przykład kolację, że ktoś się do mnie uśmiechnął, no takie drobiazgi, że sobie idę i liść mi spadł pod nogi, ten liść jest taki piękny. Powiem wam, że praktyka czyni mistrza i im dłużej człowiek coś takiego ćwiczy, tym łatwiej mu to wychodzi. I ostatnia rzecz, którą bym się chciała podzielić, w zasadzie no jeszcze jedna, ale powiem, to jest zasada korzyści.
stosuję to naprawdę w każdym możliwym momencie. Nie będę mówiła o Tafti, bo techniki Tafti to też u mnie są w ciągłym jakby biegu. Natomiast zasada korzyści to jest też bardzo duża podstawa, bo jak zaczynamy znajdywać korzyść, nawet w zdarzeniu, które się pozornie wydaje naprawdę nieciekawe, to nagle się okazuje, że tych korzyści naprawdę jest sporo. Oczywiście są takie sytuacje, no nie wiem, no tak jak mi tu kiedyś Marcin powiedział, bo dużo żeśmy przegadali też w sumie godzin, że no jak można być szczęśliwym, powiedzmy, dlatego, że no nie wiem, pies ci odszedł, tak, z tego świata. No ale ile razy ten pies odchodzi, tak? Ile razy jest sytuacja tego typu ekstremalna? Mówimy o zwykłych sytuacjach, kiedy wkurzymy się na coś albo, no nie wiem, nawet to, że nam nie wyjdzie jakaś praca, czy obcięli nam premię. Zawsze gdzieś coś się znajduje w miejsce tego. I taka, mówię, naprawdę już ostatnia rzecz, Maciej o tym mówił na warsztatach i to jest zawsze moje pierwsze pytanie, jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma jakby takiego celu życia, to jest to, co on je i jak u niego wygląda z pasożytami, bo też to jest niezmiernie ważne. A ja w ogóle codziennie wstając, jeżeli nie zapomnę, to zawsze się pytam, kim jestem i czego ja chcę. I sobie na dany dzień wyznaczam, kim jestem, to wiem, człowiekiem, Jolą, a czego ja chcę, no to już jest cel. I zawsze sobie ten cel wystawiam. Jeżeli nawet nie taki większy, to jakiś mniejszy. I tak to jakoś mi już funkcjonuje od jakiegoś czasu i coraz bardziej, chyba coraz lepiej, nie chyba, na pewno, coraz lepiej mi się żyje. I chciałam się z tym podzielić, bo byłam w bardzo różnych stanach i też Marcin jest świadkiem. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Jolu. Pozdrów Zbyszka. Tak jest. Pozdrowie. Dzięki za telefon. No. Trzymaj się. Dzięki. Cześć. Pa. Pozwolę sobie może z jedną albo dwie rzeczy, o których wspomniała Jola, usystematyzować. Czyli tak, nie dopuszczam do zjazdu takiego poważnego, który wymaga już jakiejś większej interwencji albo konkretnych technik, przy pomocy których będę wychodził z tego zjazdu. Jak nie dopuszczać? Znowu, ja jestem maniakiem tego, żeby robić sobie różne tabelki, zapisywać, bo jak piszemy, to działają obie półkule mózgu i odsiewamy różne poboczne wątki. Więc proponuję wypisać sobie, usiąść i zastanowić się, co się dzieje ze mną na początku, jak tylko zaczyna się taki zjazd psychiczny czy emocjonalny. Każdy z nas zna siebie na tyle, że wie, że zanim dojdzie do poważnego stanu, to zaczyna się od takich drobniutkich rzeczy. Od jakich drobniutkich rzeczy? Powiedzmy, że numer jeden. Zauważam, że jak zapowiada się jakiś poważniejszy stan, to na początku zaczynają mnie wkurzać ludzie. Tak jak jestem człowiekiem towarzyskim, uwielbiam ludzi, muszę codziennie z kimś porozmawiać, uwielbiam poznawać nowych ludzi, to w momencie takim pierwszym objawem, że aha, zaczyna się, jest to, że zaczynają mnie wkurzać ludzie i zaczynam się alienować. Ktoś mnie gdzieś zaprasza, a ja robię wszystko, żeby się jakoś wymiksować z tego. Ktoś się pyta, to, a zadzwonimy się, a porozmawiamy, wszystko robię, żeby tylko nie. Czyli tak, numer jeden, alienacja. U każdego jest inaczej. Powiedzmy, że u mnie tak to występuje. Alienacja. Numer dwa. Co się dzieje? No, nie mam ochoty na przykład na słuchanie muzyki za bardzo. Uwielbiam muzykę. Uwielbiam i tworzyć muzykę, i słuchać muzykę. Mam ogromną kolekcję płyt winylowych. No codziennie czegoś słucham. Ale jak zaczyna, jak tak patrzę i po cholerę mi tyle tych płyt, jak i tak nie ma czego słuchać. O, jak coś takiego się zaczyna, numer dwa. Niechęć do na przykład muzyki czy dobrej książki. Numer trzy, to mogą być różne rzeczy. Numer trzy może być to, że przestaję uprawiać sport, mimo że bardzo na przykład lubię. Numer cztery, że no, każdy zna siebie. I teraz znowu robimy inwersję. Jak tylko
Krzysiu pisze, outfit trochę świąteczny. Trochę taki chorobowy po prostu. Jak tylko zauważasz, że zaczynasz nie lubić, znaczy w moim wypadku, zaczynam zauważać, że zaczynam nie lubić ludzi, zaczynają mnie denerwować ludzie, odwrotność, tyłek w troki do ludzi, natychmiast na jakieś spotkanie, być z ludźmi, tak, na siłę, tak, zmusić się, ale jest to praca na rzecz tego, żeby nie wpaść w głęboki stan depresyjny. Numer dwa, co tam było? Muza przestaje mnie interesować. Zaczynam to zauważać. To tak jak pozwoliłem sobie, mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzmy raz w tygodniu usiąść i wysłuchać jakąś fajną płytę. Tak jak mam tę niechęć do muzyki, to na siłę codziennie przynajmniej 2-3 kawałki z winyla mają być i koniec. Tak, na siłę. Tak, nie jest to wielka przyjemność, jest to praca, ale jest to zapobieganie większemu zjazdowi. Dlaczego, jak sobie wypiszę te pierwsze objawy, objawiki i zastosuję inwersję, dlaczego to tak jest, tak skutecznie działa? Ano dlatego, że istnieje coś takiego jak pasożyty energoinformacyjne, które nazywamy w technologii celów wahadłami. Tu nie ma co się bać, ja nikogo nie straszę, wręcz przeciwnie. Są energetyczne pasożyty, które żywią się niskimi wibracjami. Jak mamy wysokie wibracje, to one po prostu nie są nami zainteresowane. One tego nie jedzą. One jedzą niskie wibracje. Więc jak zaczynają mi się obniżać wibracje, a ja celowo, nawet trochę na siłę, dokonam inwersji, podwyższam te wibracje, odczepiają się bydlaki. I dzięki temu nie dochodzi do tego zjazdu. Jeszcze szerzej to na pewno omówimy za którymś razem, bo chcę, żeby te nasze spotkania tego typu i na ten temat były cykliczne. Więc to jest nie dopuszczać. I tutaj bardzo dobrze Jola na przykład powiedziała, warto mieć playlistę ustaloną, co wprawia mnie w świetny nastrój. I jak tylko następuje takie pogorszenie, od razu cyk, włączam, mam na podorędziu tę playlistę, nie szukam, mam na podorędziu. Wiem, że jest na przykład książka, niektórzy mają taką książkę, którą przynajmniej raz w roku muszą sobie powtórzyć, przeczytać, bo to po prostu od dzieciństwa jest coś wspaniałego. Mamy na podorędziu taką playlistę książek też. To, co wprawia mnie w dobry humor. I teraz to nastawienie z rana. Tych wszystkich 10 punktów nie będę powtarzał, bo to mamy w filmikach na moim kanale, można poszukać, jakby co, albo może to powtórzę którymś razem, ale zobaczcie, to już nie są te czasy, że można wstać i po prostu sobie pójść w życie i czuć się człowiekiem szczęśliwym i zadowolonym. Może niektórzy tak mają, gratuluję, ale większość nie, bo jeżeli nie nastawiam się na nic, to nastawiam się na wszystko. To znaczy, że będę chłonął wszystko, co się dzieje w moim otoczeniu. A w otoczeniu dzieją się rzeczy dobre i rzeczy złe. I to będzie we mnie uderzać. I dobre rzeczy, i złe. Dobre to dobre, a złe to źle. Fruwają emocje negatywne i pozytywne. Pozytywne fajnie, ale negatywne też do mnie docierają. Bo ja mam 100% spektrum mojego uwagi, mojej uwagi, i to jest na zasadzie otwieram ramiona i mówię, proszę, walcie. Ja to wezmę na klatę. No i takie są efekty brania na klatę, że tak płyniemy sobie z prądem po prostu i to życie nam się przydarza. Rano nastawiamy się. 2-3 minuty. Nastawiam się, że będę zwracał uwagę, skupiał moją uwagę, nie dostrzegał, bo mówienie, to się nie wydarzyło. To nie istnieje. No jak nie istnieje, jak istnieje, jak nie, jak tak. Dostrzegać możemy sobie wszystko, ale na czym będę się skupiał? Nastawiam się. Będę się skupiał dzisiaj na rzeczach dobrych, na pięknych ludziach, na uśmiechach, na tym dobru, które będzie mnie spotykać. I dopiero wyłażę z domu albo otwieram pierwsze oko. Nastawiamy się. Jak mamy radio, i nie nastawimy na określoną stację, którą lubimy,
to może przypadkowo no, ktoś tam słuchał tego radia przed nami, czy w międzyczasie i nastawił sobie na pana Zenka na przykład, za przeproszeniem. Włączam to radio i uderza we mnie pan Zenek. Bo nie nastawiłem. Jeżeli nie nastawiam stacji, którą chcę słuchać, to będę musiał słuchać tego, co mi nastawi ktoś albo coś. To jest takie usystematyzowanie, rozszerzenie tego, o czym mówiła Jolka. Piotrek pisze: na kanale obejrzałem już praktycznie wszystko, zostały mi tylko książki. No i bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Wiesz, Piotrze, od czasów, kiedy ostatnio się widzieliśmy, są nowe kursy, nowe warsztaty, więc polecam serdecznie, napisz, dowiedz się. No ale bardzo się cieszę, że powróciłeś. To są, myślę, te rzeczy na początek, które możemy sobie powiedzieć, możemy zrobić, chyba że ktoś jeszcze chce zadzwonić, zatelefonować. Proponuję, żebyśmy kontynuowali nasze rozmowy na ten temat. Piszcie do mnie na maila marcinpracki@gmail.com. Poza tym trwa maraton, transurfingu i technologii celu, ale on do niego można dołączyć w dowolnym momencie i sobie go przechodzić, dlatego że on będzie 80 dni po zakończeniu jeszcze działał, a maraton trwa 80 dni, więc 22 grudnia planowo się kończy, ale będzie obsługiwany jeszcze przez kolejne 80 dni. Też piszcie w sprawie maratonu na marcinpracki@gmail.com. Maraton jest o tyle, w przeciwieństwie do warsztatów, warsztaty to jest przynajmniej 5 godzin, podzielonych na bloki oczywiście. A jeżeli chodzi o maraton, to codziennie mamy 2-3 minuty do zaangażowania naszej uwagi. Zapraszam na maraton, zapraszam na warsztaty. Bardzo jestem Wam wdzięczny za to, że tutaj jesteście. Miłego wieczoru, miłej nocy, miłego poranka i w ogóle życia. Dobranoc. Zapraszam na zimowy maraton transurfingu i technologii celu. Od 23 grudnia do 12 marca. Codzienny, krótki przekaz. Propozycja zrobienia czegoś dla siebie. Cena 100 zł. Zapraszam serdecznie.